To był jednak człowiek, którego predyspozycje psychiczne prawdopodobnie, predyspozycje intelektualne prowadziły, nie wiem czy bardziej, ale również w stronę bardziej wysublimowanych, wyrafinowanych zagadnień dotyczących podstawowych problemów życia ludzkiego. Problemów, no powiedziałbym, takich egzystencjalnych, problemów związanych z epistemologią, z ontologią, problemów dotyczących znaczenia bytu, form tego bytu. Jestem pełen najwyższego uznania za to, co zrobił dla dyscypliny, no, z którą ja jestem związany, to znaczy się dla historii. To przecież jego pontyfikat przyniósł z sobą inne spojrzenie również wśród ludzi Kościoła. Na przykład na Jana Husa. Przyniósł inne spojrzenie na rozmaite procesy, które miały miejsce w przeszłości, na podziały, jakie prowadziły do najstraszniejszych tragedii związanych z chyba fałszywie pojmowaną walką o wiarę, o najlepsze rozumienie tych podstawowych problemów bytu ludzkiego. Także to było chyba związane właśnie z jego taką refleksją wywodzącą się nie tylko z oczywistej, bardzo głębokiej wiary, ale z refleksją intelektualną, z jego wiedzą, z jego umiejętnością rozważania bardzo skomplikowanych problemów dziejowych, problemów również filozoficznych, no w sposób wskazujący na to, że warsztat badacza, filozofa był mu bardzo bliski.